Zygmunta Szczęsnego Chełmińskiego, tak. Ojej. Arcybiskupa Warszawy, który spędził wiele lat w niewoli carskiej za wierność kościołowi i ojczyźnie. Założył zgromadzenie sióstr franciszkanek rodziny Maryi. Zacznijmy od mediów. Niektórzy uważają, że to czwarta władza, a inni mówią, że to pierwsza władza. Chodzi jednak o coś więcej. Chodzi o duszę. Media dają pokarm dla duszy człowieka. To jest media? Jakie media? Przemyśla na Bokonko. Papież Franciszek w orędziu właśnie na dzisiejszy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pisze: ten, kto odpowiada za młyn, może zdecydować, czy mleć w nim pszenicę, czy też kompko. Umysł człowieka jest wciąż w ruchu i nie może zaprzestać mielenia tego, co otrzymuje. Psychologia tłumu, no. Ta należy decyzja, jaki materiał mu dostarczamy. Jest też psychologia tłumu. Franciszek człowiek się poddaje, robi głupoty. Dobrymi wiadomościami. Zachęca, aby przekazywać nadzieję i ufność w naszych czasach. By podnosić ludzi na duchu. To jest prośba skierowana do dziennikarzy i pracowników środków społecznego przekazu. Ale nie tylko. Święty Jan Paweł II mówił, że dziennikarstwo jak kapłaństwo jest odpowiedzią na prawdziwe powołanie. Dodał również, że niewiele zawodu wymaga równie dużej energii, poświęcenia, całkowitego oddania i odpowiedzialności. Ale jednocześnie mało jest zawodów, które posiadają tak silny wpływ na losy ludzkości. Wszyscy chcemy, aby dziennikarze byli na jak najwyższym poziomie, by przekazywali prawdę, obiektywną informację, by nas karmili dobrym ziarnem. Mamy do tego prawo. Jednak dziś, Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, na początku w szczerości serca odpowiedzmy sobie sami na kilka pytań. Oglądamy telewizję, słuchamy radia, a czy modlimy się za dziennikarkę lub dziennikarza, których widzimy na ekranie telewizji, czy słyszymy w radio? A tak przy okazji, czy modlimy się za tych, dzięki którym mamy transmisję apelów jasnogórskich? Czy widząc w prasie nazwisko dziennikarza i może jego zdjęcie, pomyśleliśmy, aby za tę osobę się pomodlić? Czy pamiętamy w modlitwie o tych, których artykuły czytamy w internecie? Dziennikarze. Wszyscy dziennikarze potrzebują naszego wsparcia duchowego, aby mogli jak najlepiej pełnić swoją misję. Na mapie zaśrodków społecznego przekazu ważne miejsce mają media katolickie. Przekazują one głos Kościoła. Święty Maksymilian Kolbe powtarzał: możemy mieć piękne i wielkie świątynie, ale jeśli nie będziemy mieli mediów katolickich, to te świątynie pozostaną puste. Media katolickie się coraz lepiej rozwijają, ale można byłoby na tym polu jeszcze wiele dobrego zrobić. Trójca propagowana. Przykładem tego jest chociażby potrzeba większej obecności z Ewangelią na kontynencie cyfrowym, w internecie. W sposób szczególny ważna jest obecność dobrej nowiny w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, a papież Franciszek jest tutaj dla nas wszystkich przykładem. Ponadto, jak podają najnowsze badania, przeważająca część parafii w Polsce ma swoje strony internetowe. Gdyby jednak można było pomóc pozostałym parafiom w założeniu i prowadzeniu stron internetowych, to byłby konkretny owoc tegorocznego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Jak mówi benedyktyńskie przysłowie, modlitwa i praca. Obecny tutaj, dzisiaj i często ksiądz arcybiskup Wacław Depo, który lubi być przy Matce Najświętszej na Polu Jasnogórskim, a jest przewodniczącym Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu, w słowie na dzisiejszy dzień napisał do dziennikarzy i pracowników mediów: dziękuję wam wszystkim za zaangażowanie się w przekaz i misję prawdy. Miejcie świadomość, że to właśnie prawda i solidarność najskuteczniej przyczyniają się do przezwyciężenia nienawiści i braku jedności oraz rozwiązania konfliktu. Oczywiście. Z wdzięcznością więc, zdając sobie sprawę z ważnej misji dziennikarzy,
wszystkim nadawcom informacji możemy dedykować słowa z Pisma Świętego. Krótkie, ale wielomówiące. Jeśli dmuchać będziesz na iskrę, zapłonie. A jeśli splujesz na nią, zgaśnie. A jedno i drugie pochodzi z Twoich ust. Maryjo, przychodzimy dzisiaj do Ciebie również w rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę, która rozpoczęła się o świcie 17 września. Dla Polski tak naprawdę to był tak zwany czwarty rozbiór. Setki tysięcy mieszkańców wschodnich Kresów deportowano na Syberię, do Kazachstanu. Wzięto do niewoli dziesiątki tysięcy polskich żołnierzy. NKWD zamordowało inteligencję, w tym oficerów w Katyniu i innych miejscach. W sumie zginęło kilkaset tysięcy osób. Oj. A od 17 września 1939 roku władze sowieckie poczuły się panami w naszym kraju do 1989 roku. Ale kardynał Wyszyński powiedział w tym trudnym czasie, że znalazł ręce, w które mógł zawierzyć Kościół w Polsce. Tak. Powiedział, wszystko postawił na Maryję i za to dzisiaj dziękujemy. Kilka godzin temu w Warszawie, podczas mszy świętej sprawowanej intencji ofiar rosyjskiej napaści na Polskę, ksiądz biskup Józef Gustek, biskup polowy Wojska Polskiego, podkreślił, że atak sąsiada ze wschodu nie był jednorazowym wydarzeniem, ale kontynuacją zbrodni na polskim narodzie. Polacy byli odporni na sowietyzację, nie porzucili tradycji i zwyczajów, nie poddali się ateizacji, ale przez to zostali przeznaczeni na zagładę, wytrwali jednak. W tym duchu ważne są słowa księdza Popiełuszki. Byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, odwetu i przemocy. Tak więc naszym zadaniem jest pamięć i modlitwa oraz przekazanie młodemu pokoleniu, że żyją w wolnym kraju dzięki ofierze i poświęceniu kolejnych pokoleń. Młodzi zaś ludzie i ich wychowawcy, których otaczamy pamięcią w kwartalne dni modlitw, niech stają się radością rodziców i narodu. Kończąc dzisiejsze rozważanie, prosimy Maryję, Matko Boga nasza, otoż swą opieką wszystkich pracujących w środkach społecznego przekazu, aby nie tylko przekazywali dobre wiadomości, ale by byli blisko Ciebie i Twojego Syna. Modlimy się w intencji ofiar agresji na Polskę i zawierzamy Ci dzieci i młodzież wychowawczy. Maryjo, jak śpiewamy w jednej z pieśni po Twojej czci, bądź zawsze z nami, jak byłaś z ojcami. Przez łaskę litość pokaż swą litość. Niech wróg przebiegły ze wstydem ucieka, bądź ocaleniem każdego człowieka. Jak każdego wieczora naszą apelową modlitwą ogarniamy Ojca Świętego Franciszka, cały Kościół powszechny, wszystkich biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, misjonarzy. Polecamy pasterzy Kościoła w naszej ojczyźnie z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski na czele. Oddajemy Ci Matko naszego metropolitę obecnego wśród nas, księdza arcybiskupa Depo. Dziękujemy serdecznie księdzu Pawłowi i Brytel Andrianikowi. Ale mówisz, że za dzisiejsze rozważanie, rzecznikowi Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się we wszystkich Wielkiej Księdze Apelowej. Polecamy Ci, Matko, dobrodziejów tego miejsca, tych, którzy modlitwą, cierpieniem i ofiarą wspierają to jasnogórskie sanktuarium. Modlimy się za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Arnoldem Chrapkowskim, wraz z siostrami serafitkami, które podejmują trud czuwania, pragniemy prosić o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Polecamy Ci, Matko, intencje pielgrzymów dnia dzisiejszego, uczestników pielgrzymki ludzi pracy, pielgrzymkę Bractwa Kurkowego Okręgu Centralnego, pielgrzymów skokoszowych, z Rzechlina, wraz z obecnym wśród nas panem Dagoberto Valdez, prosimy o wolność religijną i odnowę moralną dla narodu kubańskiego. Polecamy Ci, Matko, wszystkich naszych rodaków rozsianych po całym świecie, skupiających się przy polskich misjach katolickich, przy polskich duszpasterstwach i parafiach na całym świecie. Oddajemy Ci intencje parafii Dniopowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strachówce, diecezji warszawsko-praskiej, którą w dniu dzisiejszym nawiedzasz w
kopi swego cudownego wizerunku i rozważamy tajemnicę Twego ukoronowania na Królowę Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam Matko, i odpuść nam Matko Chrystusa. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Dziejowe posłanie Mistrzostwa Polski. Czy jesteśmy narodem wybranym? Jaka jest nasza misja wobec Kościoła, Europy i świata? Pisze ksiądz profesor Czesław Bartnik. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, o tej porze, tak jak prawie że co dzień, chcemy dziękować wszystkim naszym ofiarodawcom. Przed chwilą podszedłem do takiej szuflady, gdzie są poszczególne listy. Te listy napisane są czy jako wydruk komputerowy, czy ręcznie. I losowo wybrałem dwie kartki z nazwiskami naszych ofiarodawców. Ale losując, proszę Państwa, zawsze dziękujemy każdemu. Dlatego prosimy, by każdy z Was czuł się w tej chwili jako ktoś, komu chcemy podziękować i chcemy podziękować z całego serca za dar Waszych serc, bo to jest rzeczywisty dar serca. Jeśli Radio Maryja jest obecne w domach słuchaczy, to dlatego, że Państwo to radio wspierają. I dziękujemy wszystkim wspierającym. Prosimy równocześnie, by wspierających było jak najwięcej, byśmy mogli też jak najwięcej zdziałać dobra dla Kościoła, dla Ojczyzny i podejmować te zadania ewangelizacyjne na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Dziękujemy serdecznie ofiarodawcom z parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. To m.in. Wanda Zalewska, Janina Janiszewska, Helena Zienkiewicz, Bogusława Bigus, Jadwiga Antosiak, Czesława Kozira i Bożena Trzcińska, a także z Czarnego Dunajca, Aniela Morawa, Józefa Kulikowska, Bronisława Molek, Władysława Marciniak, Mieczysława Ziemian, Aleksandra Kondretowiec, Adela Molek, Janina Bania, Maria Rat. Łowska. To wszystko ręcznie pisane, więc wybaczą Państwo, jeśli któryś z nazwisk przekręcę. Maria Szaflarska, Maria Szuba, Marian Szuba, a także Aleksandra Kolbrecka, Zofia Kuziel, Stanisław Klimowski, Władysława Głowacz i Helena Obyrtel, jeśli dobrze czytam. Bardzo dziękujemy Państwu i dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Radio Maryja i dla Państwa także muzyczna dedykacja, a następnie przypomnienie nazwy i numeru rachunku bankowego. Podajemy to po to, jeśli Państwo mogą zapisać na różne sposoby. Dzisiaj można też Radio Maryja pomóc, a jeśli Państwo mają blankiety, które Państwo wypełniają i przesyłają za pomocą takich przekazów, to też prosimy, by sprawdzić, czy te blankiety są z właściwym numerem rachunku bankowego, bo trochę jest tak, że strzeżonego Pan Bóg strzeże, a zwłaszcza przy tych sprawach finansowych, żeby się tam jakieś błędy nie wkradły, które później mogą zaowocować tym, że Państwa dar serca nie dojdzie.
bardzo dziękujemy raz jeszcze za każdą pomoc. Dziękujemy posługującym w biurach, kołach przyjaciół Radia Maria, którzy po sąsiadach także zbierają na radio po to, żeby później te ofiary wraz z listą przesłać. Jest to niezmiernie ważna inicjatywa i za ten dodatkowy jeszcze trud wszystkim z serca dziękuję. Przestań. Już na pewno nie grechuta. Wszyscy, ale nie grechuta. Goście w studiu.